Dzień dobry, tutaj Kapelusznik, no i przechodzimy do konkretów, bo nie ma co przedłużać. Dziękuję przede wszystkim patronom za to, że jesteście, a rozdział zaczynamy od tego, że marynarze dostali rozkaz ewakuacji wyspy i mają także wykonać rozkaz Buster Call i zniszczyć całe Egghead. Wiceadmirał Dol w międzyczasie mówi do Saturna i Kizaru, w zasadzie ich prosi, by się ewakuowali, ale oni nie mają takiego zamiaru. I następnie Vegapunk rozpoczyna rozmowę z Saturnem i Saturn mógł go w międzyczasie zabić, ale po co? W końcu taki był zamiar tego Buster Calla, ale okej, rozmawiają sobie. I tak, generalnie Vegapunk jest zirytowany tym wszystkim, co się tutaj dzieje, bo to on miał być celem, a nie cała wyspa, na której znajdują się wynalazki, które by mogły popchnąć ludzkość cywilizacyjnie do przodu. Prosi też on Kizaru, by coś zrobić, ale admirał nie reaguje. Saturn natomiast sugeruje, że doktor musi coś jeszcze ukrywać i nie będzie z nim negocjował. Dodaje jeszcze, że dzień wcześniej jakiś statek z mieszkańcami Egghead opuścił wyspę i została za nim wysłana marynarka, by go zniszczyć. Saturn się boi, że któryś z tych ludzi mógł coś wiedzieć o pustym wieku. Vegapunk twierdzi, że to zbrodnia robi coś takiego, lecz Saturn odpowiada, iż to doktor złamał tabu. Identycznie jak ludzie z Ohara, i to on wykopał ich grób swoją chciwością wiedzy. No i idziemy dalej. Pacyfiści dostali rozkaz zostania na wyspie i eksterminacji wszystkiego. Sanji natomiast zarządza odwrotem naszej ekipy do górnej części wyspy. Bonnie prosi, by zajął się on Vegapunkiem. Kucharz mówi, że bez niego nie wróci. Komunikuje się też Sanji z resztą grupy słomianych, odbiera nami i pyta o ich status. Oni z kolei dowiadują się o Buster Callu. Jinbe z kolei został wysłany do Zoro, by ten się czasem nie zgubił. Przypomnijmy, że walczy on cały czas z Lucim. Nasi mówią między sobą, że plan ewakuacji przy pomocy Vega Force One został anulowany, bo Kizaru zniszczył tego robota. Natomiast Brook i Lilith przemieszczają się z Sunny po wyspie dzięki temu, że muzyk stworzył lodową drogę i statek się po niej ślizga. Nie powiem, dosyć pomysłowe. No i cały Buster Call się rozpoczął, wyspa jest niszczona, Vegapunk jest tym załamany, ekipa Atlas próbuje uciec kapsułą, aczkolwiek Kizaru przecina im drogę. Oni się rozbijają, Sanji to wszystko widzi i chce przede wszystkim pomóc Bonnie. Saturn każe strzelać pacyfistom do Bonnie i Kizaru. Vegapunk jest również przejęty tym wszystkim. W międzyczasie nagle marynarze odnajdują Luffy'ego, który obżerał się w jakiejś maszynie. No i chcą go złapać. Aha, kto go tam zaciągnął w ogóle? O co tu chodzi? Nie wiem. A na koniec rozdziału okazuje się, że statek marynarki, który miał zniszczyć statek z cywilami, który wcześniej opuścił dzień wcześniej wyspę, został zniszczony przez jakieś tajemnicze siły. Rozdział, no cóż, niby jest jakiś duży młyn, poczucie zagrożenia, ale ten rozdział był głupi. Przecież mogli, no w zasadzie Saturn mógł z Kizaru praktycznie doktora na miejscu zabić, bo stał przed nimi. Sam. Końcówka rozdziału mi się podobała, ale ten początek pozostawił mnie niesmak, ode mnie mocne 4. W przemyśleniach mnie ciekawi to bardzo, czego rząd tak bardzo się boi, że jest gotów zabić dosłownie każdego, kto wie cokolwiek o pustym wieku. Wręcz panikują, jak coś wypływa. Matko Boska, odda, coś ty tam dał. I ciekawe jest też to, że to Saturn w zasadzie obwiniał Vegapunka za Buster Call na wyspę. Że jego chciwość i głód wiedzy doprowadziło do tego. I mówił wręcz o tym z pełnym przekonaniem. To aż daje do myślenia, co takiego musiało się odwalić w pustym wieku, że pełna wiedza w tym temacie mogłaby podważyć istnienie i legitymizację władzy światowego rządu, który rządzi już realnie 800 lat. My jako czytelnicy co nieco już wiemy, ale to nadal za mało, by cokolwiek stwierdzić. To jest fascynujące. No i temat na zakończenie to, kto wbił na koniec. Opcji jest mnóstwo.
bóstwo. Ja obstawiam 3 potencjalne. Po pierwsze Shanks, bo w końcu Elbaf jest niedaleko. Po drugie ekipa Czarnobrodego, bo jak wiemy płynęła na Egghead i przypadkiem zniszczyli ten statek. A trzecia opcja to wielka flota Sumiennego Kapelusza. Ponieważ pod koniec Dressrosy narrator wspominał, że oni wezmą udział w przyszłości w wielkim incydencie. Także dajcie znać, co myślicie i na razie.